Dobra, jest. Official stream. Space Dokładnie. Engineering, jest tu Moskitek. Jesteś niepodpisany w ogóle. To znaczy jak niepodpisany? Bo nie, jak patrzę na ciebie, to nie widzę twojej ksywki. Co się odbija w twoim hełmie? Nie, nic ważnego niestety. Jesteś czarny, Moskit? Nie, jesteśmy obydwaj. Nie, jestem czerwony. Jestem czerwony, właśnie ja mówię, pierwsza jak... osoba... Nie, ja jestem... Szary. Szary. A ty czerwony. No dobra, to się zgadza. Tu jest dużo takich niesłych, są pierwsze buildy tej gry. Teraz tak, ja sobie kopiuję swój statek, to jest w ogóle tak w Minecrafcie, nasz domek. Tak, tak, dom. Czy ty zrobiłeś przednie nóżki w swoim statku? Wyżej niż ten. Stoi na tylnych ławach. Dobra, tu jest nasza świetna, święta deska, gdzie nie będziemy... Skopi sobie projekt, co? Tak. I... Tam były małe crash testy. Kurde, mało. Żeby tego nie zniszczyć. Nie strzelamy po tym, pamiętaj, żeby nie było, no, ktoś na depie... bardziej do czerwonych, albo nie wiem. Tak, spotykamy się o czerwonych. Na razie czekaj, musimy gdzieś zniknąć, bo to będzie ważne wypatrzenie się. Znajdujemy się i niszczymy, tyle. Nie wiem, czy ci spodała moja tajna broń. Nie wiem, czy ona będzie skuteczna w walce, ale zobaczymy. Wyjaśnij, co zrobiłeś. Dobra, ja lecę w odmęt kosmosu. Znaczy, no musimy się jeszcze jakoś znaleźć, nie? No przy czerwonych się spotykamy. No dobra, dobra, dobra. Niech będzie i tak. Niechaj i tak będzie. Dobra, mam nadzieję, że nikt mnie nie widzi. Czy jakieś trolle na serwerze nie ma. Wszystko wydaje się spoko. Ludzie mówią, że mój tajny plan nie zadziała. Zobaczymy. Dobra, jesteś gotowy, czekaj, tam wszystkich działa w ogóle, tylko że skontroluję strumień, bo są niestety historia z gatunku. Ale broń chyba działa przeciwko mnie, co już czuję. Jaja we Francji. A we Francji zawsze są jaja, Boże. Czemuż to podziała? Francja oficjalnie nie działa, no spoko. Ktoś tam ma, pewnie ci, którzy nie mają UPC. No właśnie, z UPC jest z Francją problem. Dobra, mistrzu planu. Mi nie działa, chociaż pokazuję, że działa. Panie kierowniku, dobra. Znaczy mi działa. To Moskit, tak więc... Tobie działa. Tobie działa, tak. Okej, okay, szukam teraz miejsca, gdzie mieliśmy polecieć w sumie. No, na te mieliśmy... Albo na skalpel. Na skalpel? No te czerwone, bo są większe, będziemy koło nich mikrować. No właśnie. Chyba, że nie na... Nie mogę znaleźć tych czerwonych. Jak czerwonych nie możesz znaleźć? Statków. Są na światło lokalizacyjne, nie wiem, tam przy desce są. Chyba, że mi zniknęły z pola widzenia po prostu, tak daleko poleciałem. No możliwe. Ja jestem kilometr. Aha, Boże, widzę, dobra, Moski, nieważne. Tak więc... Okej, okay, nie wnikam. Aha, miałem wyłączone stabilizatory bezwładności, więc... Brawo. Dobra, ja cały czas leciałem. Ja cały czas leciałem, trochę poczekasz na mnie, Moski, ale nieważne, czaj się. Ja wiem. Szykuj się po prostu na to, co nadejdzie. No to ja czekam kilometr od statków. Luz, ale cię nie ostrzegę już. Jak zobaczysz mnie, to strzelaj, tyle. No to ja nie wiem... No dobra. Gdzie to leciałeś? Nie, bo ja cały... wyłączyłem sobie amortyzatory bezwładności i jak nie trudno się domyślić, cały czas oddalałem się, nie? Więc spoko. Powiem ci, jak będę miał cię w zasięgu. Jeszcze jakieś... No realnie minuta. Minuta. Boże, mnie piękny dogfight, nie? Słyszałeś mnie? Nie. To dobrze. Okej. Okay. Potwierdzam, spotkałem się przy czerwonych. Widzisz już chociaż? Tak. Okej. Okay. Teraz muszę cię jakoś namierzyć. O, Boże święty. To podejrzewam, że jeden celny strzał wszystko zakończy. No, ty masz mało działek z tego, co widziałem, więc... Teraz tak, żeby nie strzelać w naszą deskę. Staram się znaleźć. A ona jest tutaj, czyli tam jest ten niebieski statek. Gdzie jesteś ty w takim wypadku? Gdzie ty jesteś? Jesteś gdzieś... nic nie widzę. Jesteś gdzieś blisko czerwonych? No. No spoko. Mam. Okej. Okay. Słyszałem cię. Chodź tu. A. Maleńki. Dobra, namierzyłem się po ogniu. Ty się kurde, albo maskujesz, mam cię. A, ginie. Dobra, ja jestem dead.
Czekaj, słuchasz, tylko teraz to. Uszkodziłeś mi kokpit? Że to sprawia. Teraz analiza tych. Analiza. Jak krótki ten dogfight, nie chcę nic mówić. Co? Trochę krótki ten dogfight. No takie życie. Uwaga, lecę. Nie, zniszczyłeś mi kokpit. I to jest powód problemów. No widzisz. Ucieka ci trochę pojazd. No, no shit, zniszczyłeś mi też jakimś cudem lewy silnik. A to jest chwila tutaj, ja sobie wprowadzę kolejne naprawy. A cię oświetlam. Dzięki. Wow. O Boże, wow! Dobra, zaczął działać. Uciekł. No dobra, teraz tak, pokaż mi ten twój. Czy jednak kokpit trzeba chronić. Jezu, świecące się gówno. Gdzie jest to moje? A, tutaj. Też włączy światła. No, ty wtedy jechałeś na światłach, czy nie? Tak. Odstrzeliłem ci tak, nóżkę chyba. No. Chodźmy po te czerwone statki. Ej, jeszcze raz. Ty nie masz większych uszkodzeń. Pewnie masz jakiś mulisty ten model, nie? Co ty, stary, działa idealnie. Boże. Się działa idealnie, powiem ci. Czuję się zadziwiony. Czy ma trochę szeroki zakres, wiesz, działa ten strzelania, że czasami cię nie obejmuje, ale tak to jest spoko. Masz szeroko działka ogólnie. Ty masz tych działek trochę. Ciekawe jak skuteczność. Bardzo dobra. Czekaj, schowajmy się tak, żebyśmy się nie widzieli i jedziemy jeszcze raz w takim wypadku. Dobrze. Bo tutaj... No, czekaj, bo coś mi nie pasuje. Czy mi jakieś działka, czy mi jakieś ścianę, silniki wszystkie sobie są... sobie szybkie naprawy. Ja wysiadam na chwilę, żeby wprowadzić ewentualne poprawki. W sumie to mi dwie nóżki odstrzeliłeś. Dwie nóżki? Tak, całe dwie nóżki, nic poza tym praktycznie. Nóżka Hillesowa. Nawet nie mam czego poprawiać w sumie, naprawiać specjalnie. No ja mam. No i właśnie specjalnie. Dobra, poprawki zostały wprowadzone. Okej, okay, tylko też wprowadzę kilka poprawek. Jednak są potrzebne w kilku kwestiach. Bo widzę niestety, że to nie jest. Tutaj było kilka niedopatrzeń. O, dobra. U mnie, dobra. I'm ready. A ja jeszcze chwilę sobie tutaj myślę, jak ten. No myślę, to jest krótki opis moich teraz poczynań. Dość odważny opis. Tak. Nie zdradzaj się z pozycji. A niszczysz ten statek duży, tak? Dobra, jesteś gotów? Tak. No to go. To jest dużo ciekawsze miejsce. Stare cmentarzysto statku. A! O Boże. Oj kurde, stop! Co jest? Kokpit odwaliłeś. Czyli widzisz, jeden celny headshot kokpit. No. Rozwaliłeś mi statek. Sorry, bulwo. Hamujący mnie działa. Chyba mi, ale... Hamujący. A tak, nie dałem hamujący. Bo nie masz hamującego. Zapomniałem, po ostatnim tym... Wywaliłem mnie, sorry. Przepraszam. Rozwaliłeś mi statek. Nie, jeden miałem jakoś... Nieważne, sorry. I co ja zrobię teraz? Poprawiaj. Czyli tu jest, kurde, na razie ta gra wygląda tak, żeby jak najszybciej się namierzyć. Boże, zostaw... Coś ty zrobił. Co tam? Nie wiem, coś zrobiłeś. Nie, jesteśmy sami jakby, co jest, nie ma żadnych tych. Aha, bo ja wywaliłem też rozkopy. O... Poprawiaj, poprawki. Jestem ciekaw, jaka konstrukcja jest najbardziej optymalna. Czy jest coś, co taki typowo dogfightowego? Na przykład jakby wykorzystać to, że jest ten widok z trzeciej osoby. Czy przy widoku z trzeciej osoby widać celownik? To jest super pytanie. Widać! Oj, to jest wielkie ułatwienie. Widać, ale wiesz, to jest trochę według mnie niepraktyczne. Mhm. No, pierwszoosobowy jest bardzo fajny. Tylko tutaj jeden strzał w kokpit się masakruje, nie? Więc no. Kokpit powinien być według mnie wytrzymalsze. Wniosek, kokpit musi być imba wytrzymały, powiedziałbym nawet. Powiem tak, że jak nie masz kokpitu, to nie widzisz nic, nie? W sensie, no Boże, co ja gadam, jak obudujesz kokpit, to nic nie widzisz. Ale możesz dać na widok trzeciej osoby. No tak, ale... No tak, to jest takie sobie rozwiązanie. No.
No właśnie. Niemniej... Niemniej jest... Dobra. No już, to nie ma buty. Koniec, ty. Tak? Okej. Jesteś gotów? Tak. Szukamy się w takim razie. Mam kilka martwych punktów. Ach! Żyjesz? No nie bardzo. Okej. Okay. Nie strzelaj do tego, Motkit. To jest... Aha, dobra. W ogóle to się ten... stabilizuje nadal cały czas, więc tylko zniszczenie kokpitu. Czyli kurde, jednak firepower zwycięża. Co z tego, że jest walka manewrowa, skoro łatwo dotrafić? O, sorry. Weź to rozwal, masz jakiś w pył, trudność, to się nie przyda. Poleciało sobie w pizu. Dobra, był statek, a teraz go nie ma. Na szczęście po to mam tutaj właśnie ten... moją bazę, naszą bazę, żeby tutaj można było wprowadzać sprawnienia. Może czeka raka, ale jak obuduję cały pojazd, zrobię sobie małą dziurkę, to i tak będę miał bardzo zawężone pole widzenia. Jak ja właśnie wpadłem na taki pomysł. Ja też to czymś miałem, tylko to jest bardzo zawężone pole widzenia, nie? Co ty zrobiłeś? Boże! Muszę tą śmiertelność wprowadzić. Nie, bo sobie pomyślałem... Wprowadziłem tak. Mam strasznego laga teraz. Tylko z czym to jest związane? Nie. Miałem, już nie mam. Był przez chwilę... Ja też miałem przez chwilę. Nie, teraz mam. Taki jest, kurde... Nie, u mnie dobrze. Okej, teraz też. U mnie akurat dobrze. Bo ty jesteś serwerem chyba. No, możliwe. No, więc właśnie. To dużo tłumaczy, od razu ci powiem. Jakoś to wypada ładnie obudować. Ciekawe to wszystko tutaj. Mroczne zależności. Okej. Okay. Zrobiłem sobie... Co? Spoko. Nie, widzę, jakie to jest najważniejsze w tym. Musi być dobrze... chroniony kokpit. Mm-hmm. Wprowadźmy ograniczenie do dwóch działek, Moskit. Czterech. Dajmy do dwóch, bo to będzie ciekawsze, jak będziemy się tak powoli masakrować. Rozumiesz, co chodzi? No, rozumiem. Czekaj, wrzuciłem tutaj ten. Coś wrzuciłem. Chyba beacon. Ja sobie tak, dorzucę więcej na przykład gyro. Ty nazwałeś ORP deska, czy jak to było? Nie nazwałem w ogóle tego. Powiedziałem, że tak nie zobaczysz jeszcze. Dobrze. Dobrze. No dwóch działek, Boże, to muszę pół statku wyrzucić. Okej, żyloskop. Mam drobnego laga. A ja nie. Też mi włam, ma pan na łapki. Aha, czy walk można by zrobić tą faktycznie? Dobra, zobaczmy. Nowa wersja. Jak nowa wersja? Ja poprawiłem tryb mojego. Zdałem taki bardziej ekranowany kokpit. It's beautiful. No nic nie widzi, znają życie. Dobra. Ciekawe jest to, że mam... No tak, te są zbyt szeroko. To jest kolejna rzecz do poprawki. No też właśnie, też mam ten problem. Dokładnie ten sam. Czy to sobie usunę. Czyli nie ma co. Dobra, ready? Nie, daj mi jeszcze sekundę, chcę te poprawki jednak ważne wprowadzić. Ile dałeś tych silników, karabinów? Dwa, tylko czekaj, chyba z dołu nie usunąłem. Dobrze. Czy nie? No nie usunąłem z dołu, czekaj. Po prostu zamienię miejscami kilka rzeczy. Dobra, a tam gdzie były? Czarna wołga. Te daję sobie reflektory. Czekaj, ja się zreloguję tylko, nie wiem co mam, mi się wydaje, że mam bo dobra, trudno się mówi. Bardzo mocno? Różnie. Różnie, mhm. O, teraz jest ładnie. Kurde, nie jest ładnie, bo już widzę, że mam akurat dokładnie celowniki w miejscu, gdzie mi się pole widzenia masakruje. To niedobrze. Tak, to nie jest to, co chciałem, żeby było. Więc sobie stąd mogę... nosek zabrać, dziubek.
Natomiast tutaj dać właśnie ochronkę. O. Tak, moskiter kontra pancernik 2 do 1. Dobra, teraz jest idealnie. Idealnie, stworzyłem dobrą machinę. Czekaj, tylko ją sobie tutaj przeparkuję. I można jechać z drugim dogfightem. Czekaj, da się jakoś kasować, delay, coś takiego? Tak w ogóle? Ctrl X w sumie. No Ctrl X, dobra, czyli myślałem, że jakiś inny skrót. Dobra. No i escape, nie? Escape co daje? Znaczy Ctrl X i escape. Aha, żeby to usunąć, to coś tam się robi, no tak. Nie, no. Po co escape? No jak dajesz Ctrl X, to ci kopiuje, wycina i kopiuje. No. No to a potem escape, jak na przykład wyrzucić, niech potrzebujesz tego. Nie, escape chodzi do menu. Ale jak masz Ctrl X... Aha, dobra, okej, rozumiem, masz rację, sorry. Tak. Tak, mam to skopiowane mniej więcej, znaczy z większą ilością działek, ale mam. No dobra, panie. Zaparkowałem. To przy czerwonym się chowamy. Mówię, to jest potrzebne te... Ciężkie opancerzenie, bo na razie te opancerzenie nam... Ej, wymyśliłem genialny bajer. Co jest? Walka na wiertła. Jezus, to zaraz. Dobra, jesteś, co? Tak, jestem ready. No to się szukamy, moskit. Opancerzyłem swój. Gin! Ach! Otworze. Czyli tak samo szybko się ginie. Kurde, czekaj. Porządkowałeś całe, tak? Dobra. Te odłamki będą psudzowałe. Potrzebujesz coś grubszego stworzyć, powiem ci. Szczególnie, że tam pokonałem w ciebie grubą serię, tam zanim trafiłem w kokpit. Więc 3 do 1, ziom. Daj mi, dobra, daj mi jeszcze jedno tym zwykłym projektem, bo czuję, że on jest dobry, tylko po prostu... ja czuję, jakoś... że jednak... Tak, nie odmalowałeś tak, brzydko jednego z tych? Nie wiem, miałem cały czas nadzieję, że uda mi się jakoś to nadrobić zwrotnością. Nie wiem, czy ten lag mi... Czekaj, ja się releguję jednak, bo ten lag może być tutaj czekaj, problemem. Czekaj, jak będziesz chciał się zalogować, to powiedz, to ja cię zaproszę nam na friendsy. Zaproś mnie. Dobra. Friends. Let's be friends. Zaproś do gry. I loguj działa. Się. Dołączanie do świata. Tak, dołączanie na poziomie 2001 wieku. Okej, okay. Pobieranie świata. Zobaczymy. A tobie w końcu nie laguje, jak streamujesz i tagujesz? Właśnie miałem... Znaczy, było lekko na czerwono. Ale, wiesz, jak ty jeden tylko pobierasz, to jeszcze nie jest problem, nie? Ojej, u mnie jest error. Ojej. Ale dobrze. Już... Jesteś w grze? Zaraz będę. O Boże, włączyłem incognito, jakaś aktualizacja była odruchowo. Aha, czekaj, wywaliło cię z gry, tego, grę w tak. ogóle wywaliło. Tak, aha, tak. Okej. Okay. Ale luz, ale absolutnie luz. Mam twoje, powinienem mieć twoje zaproszenie cały czas. Nie, daj mi jeszcze teoretycznie. Raz. Praktycznie to cię zaproszę. Moskit stream ugu.pl, to jest twoje? No ale co? Ktoś tam wkleja takie coś, moskit stream ugu.ugu.pl. Nie mam żadnego pojęcia, co chodzi. Wysłałeś mi zaproszenie? Już ślę, panie Macieju. Wróżbito. Boże, dzisiaj trolit puszczał gdzieś koło 12, czy nie, 13, wróżbite Macieja. Chciałem, że się posikam. Ty masz w tym UPC jakieś bonusy, na przykład telewizję brałeś od nich? Znaczy tak, u mnie tutaj jest telewizja i telefon. Telefon? Stacjonarny? Tak. Wow. Nie wiem po co. Ale tam się płaci za używanie tego telefonu? W sensie, że to jest abonament, że dzwonić wszędzie za... Nawet nie wiem, bo nie używamy go. Bo miałeś ten internet, jak wzięliście telefon, nie? Tak. No kurde, wywala mi to, co mam u ciebie. No co ty? Jak się dołączam do ciebie, tak. To niedobrze. Zapisz ten swój świat. Właśnie zapisałem. Nie skopiowałem sobie co najgorszego. I musimy to jakoś ogarnąć. Możliwe, że przez to. Ciekawe pytanie teraz, co jest problemem. Na przykład, może to, że tych odłamków się namnożyło, ciekawe. Nie wiem. No mi działa wszystko idealnie, nie? Ale wiem, że to dużo nie daje. Czekaj, sprawdzam, czy to, co mi zapis wgrało i ostatnio, to jest ten twój świat, czy nie. No tak, to załóż serwer, to u ciebie zrobimy. Założę.
No to są te problemy wczesnej wersji multiplayera i w ogóle wczesnej wersji gry, zacznijmy od tego. No teoretycznie jestem jako Frenzy, mogę cię zaprosić. I no to czekaj, się dowiemy do jednej ważnej rzeczy. Była widoczna nazwa tego serwera, jestem ciekaw, czy ktoś to będzie mógł na przykład wykorzystać. No bo niestety ostatnim razem były trochę fejle. Czy teraz dołączyłeś, nie? Tak, właśnie się wgrywa. No okej, okay, zobaczmy, jestem niezwykle ciekaw tego wszystkiego. No, no i wszystko jest, to jest bardzo ładny pomysł. Tą bazę można by dopracować jakoś, na przykład... W przyszłości. Światełka tutaj do lądowania. Aha, są. Widzę, że... No. Znaczy, co robimy? Ja jestem za jeszcze jednym pojedynkiem klasycznym, a potem bym zrobił pojedynek... Tak? W sumie dwa działka w zupełności wystarczają, z tego co widzę. A potem bym zrobił pojedynek na wiertarki. I to może być całkiem fajne. O Boże, ja teraz miałem laga, nie mogłem kolorować przez chwilę. Aha, czy jednak są te problemy niestety. Aha, widzę, w czym miałeś wtedy problem, że tak ci mówię, że lagowało. No. Bo ja jak kolorowałem sobie na swoim serwerze, to mi nie lagowało, nie? Czyli to jest też problem tutaj. Tylko mi się wydaje, że to jest kwestia tych odłamków, które są gdzieś... Wiesz co, problem jest taki, że w ogóle jest lag. Po prostu. Nie no, ja nie mam, nie w tym momencie, bo jestem no u siebie. No właśnie, ja mam i to taki potężny. A dobra, chyba się ustabilizuje. Dobra, już tak nie jest tragicznie, ale mogłoby być lepiej. Ciekawe, od czego to zależy. Nie wiem. Świat, oczko ci tu się odczepiło. W tym statku. Gdzie oczko? Co oczko? Masz niesymetryczne światło. Dobra, trudno. Z przodu dałeś w ogóle ten. Widzę, że warto poznać tajemnicę swojego tutaj opancerzenia. Spadaj na sztab. A ja zaraz, muszę sobie zrobić taki cel testowy tutaj. Zobaczyć... Co w moim statku się pierwsze psuje? Jak twój lag, Moskit? Już jest okej, okay. już się normuje sytuacja. No, czy... tylko to jest w ogóle starsza wersja jego teraz. To mam jeszcze przed przeróbką na... Klikam. Nie, no już jest okej, okay. Już jest. Czemu? Czy ty siedzisz w moim statku? Nie siedzisz, nie? Nie siedzę. Nie mogę wejść do mojego statku. Nie możesz wejść do twojego statku. Nie mogę wejść do mojego statku. Podobają mi się te problemy takich właśnie w tej... wczesnych multików. Czemu ty już siedziałeś w moim statku? Wąziu, gdzie jesteś? Ja tutaj. Mogę podejdź do mnie. To nie możesz tam jakiś... Jakiś ten, Herobrin. Nie. Ja zlikwidowałem kokpit, nie? No ja byłem, jak ty zapisałeś save'a, to ja byłem w tym wcześniej kokpicie wtedy, pamiętasz? Moskit, sklonowaliśmy cię, może... Czekaj, no, co z nim zrobimy, no? Czekaj, trzeba odstrzelić go. Dokładnie, czekaj. No gdzie do statku? Czekaj, odholuję cię, Moskit, luz. Spoko. O Boże. Są paradoksy jakieś. O Boże. Owen, luz, mój statek jest zdrowiony tak, do tego. Już co się dzieje? O Boże. Idź pan. Co się dzieje? Jezu, ej, to było ładne. Wojny klonów. O Boże. Boże. Ja zwariuję zaraz. Co to jest? Słyszę strzały. To ja odstrzeliłem Moskita. Okay. O Boże, nie w ogóle hardcore. Ej. No tego twórcy chyba nie przemyśleli. Nie no, przewidzieli. To po to jest ta wersja, że teraz będę odkrywać, że ho, ile fajnych bugów. Dobra, mam dwa działka. Czy czujesz po odstrzeleniu samego siebie? No właśnie dziwnie. Co najmniej dziwnie. Moskit, musiałeś zabić. To jak w tym, jak to się nazywa ten film, Szósty Dzień. Może nie oglądałem. Tam się z Arnoldem, to się klonowali tak bez sensu. Słodki był. Szósty... Stary już. Moskit, czekaj, Szósty Dzień? Ty coś nie poknąciłeś nas? Nie. A tak, Szósty Dzień. No tak. Teraz to przypomniałem, no. Taki stary. Okej, okay, dobra. No, to jest taki stary, bez przesady.
96 pewnie? Chyba młodszy. Mogę się mylić. Nie, mylisz się. Dobra, ja sobie jadę. A właściwie lecę. Na stanowisko. Bojowe. O Boże, mam na ciebie broń ostateczną, stary. Ja też. Genialne. Ktoś ci dzwoni, czy to mi? Tak, u mnie jest. Bo... Zobacz na mnie, zobacz. Broń ostateczna. Czekaj, bo sobie tutaj zrobię taki eksperyment, że tak powiem. Szósty dzień jest 2000 roku, ktoś pisze. Jak, tak późno? A no, już wtedy był siwy i stary. No dobra, może się mylę. O Boże. Co ty robisz? Tego wykorzystać. Tylko zaczął się kręcić, to jest niestety problem teraz. I chcesz go zadokować? Do siebie, tak, da się. Tak, dobra. Wiesz co chciałem zrobić? Chciałem go wykorzystać jako wabik. Żebym go puścił przed sobą, żeby się w niego wpadł, rozumiesz? Myślałem się. Widzisz światło u mnie? Widzisz u mnie działające światła? Jedna salwa wszystko niszczy. No tak, co w tym problem? Kolor widzisz? Nie, te kolory nie działają w multi. Widzisz moje działające światła? Tak. Jasne. Okej, lecimy na dwie końcówki z statku i ten. Standardowo. Tak. Tak mi smutno, że nie działa światło. Mów jak będziesz gotów. No i ready to rumble! Czekaj, wiesz co? No. Muszę jedną modyfikację zrobić, bo to jest stara wersja statku, teraz zauważyłem. Zrób, tylko go odstaw go potem sobie tą kopię. Nie, to jest dosłownie, wiesz, to jest sekundka roboty. Ciekawe jest to, że jak strzelam, to jest fajnie zrobione, bo działa akurat ten odrzut realistycznie. Realistycznie, jak w CS-ie, realistycznie. Albo podrzuca mnie, albo opuszcza. Ale te celowniki są genialne, bardzo fajne. Dobra. Są. Już. Już? Dobra. O Boże! Nie mam odpalonej broni. Żyjesz, czy cię tak... Padło. Dostałeś. Tak. Czy tutaj, kurde, wypatrzenie to jest sekunda, Moskit. Podstawa to wypatrzyć się, niestety. No. A! Czy nie zrobił znowu hamujących? Zrobiłem. Dobra, tylko mam zbyt duże przyspieszenie. To co, rozwalam ten twój stary grat. Tak. No patrz, to skurde. Rozwalenie czegoś takiego to jest chwilka. Jej, jak ładnie rozpołowił. Strzeliłeś do mnie, świnio! Nie. Wydaje ci się. Ej, rozpołowiłeś mnie i on w ogóle się tam obraca się. Dobra. Jeszcze raz. Mów jakby co, jak będziesz gotów. Tylko czekaj, bo ja mam za dużo działek. Czekaj chwilę. Aha, widzisz, oszuście. To jest instalacja z zbyt dużą instalacją, znaczy w tej akurat. Zbyt dużo działek jest tutaj. Daj znać, jak ten. No już, to jest filuczka. To jest wersja taka dobra, tylko z zbyt dużą ilością działek. Aha. Dobra, dwa działka. Ready. Dobra. Czekam na ciebie. Szczególnie... Gdzie ty jesteś? No ja cię widzę, Moskit. Jak to mnie widzisz? O ty, jaki w ogóle koleś! Boże, nie ten przycisk. Co jest? Nie mogłem cię zniszczyć. Stój, zatrzymaj się w miejscu. Czemu nie zginąłeś? Nie wiem. Coś ci coś... Oberwałem. Odeberwałeś w co? Ale lekko. Gdzie? Nie mógł, w ogóle nie trafiałeś.
Ciekawe dlaczego. No strzelaj. Nie no, zobacz, mam tutaj prawy górny róg mój. Statku całego. Oberwałem, tylko zbudowałeś, stary. Gdzie prawy górny drugi, róg? Drugi prawy górny róg. A twój prawy. Tak. Dostałeś tu. Jeszcze raz. Ja nawet nie muszę nic naprawiać. Idziesz skampić. Znikamy sobie z pola widzenia. Szukamy jeszcze jakiegoś... Dajmy jeszcze wprowadzę kilka oprawek w tym modelu. Dobrze. Myślę na przykład, jakby dać takie coś w sekundę. Ja też prowadzę dwie poprawki. Śmiało, śmiało, Moskit, śmiało, śmiało. Dobra. To diabła. Shit, co wymyśliłeś? Co? Nie wiem. Nie, no tutaj ciekawostki związane z polem widoczności, że tak powiem, i tak dalej. Podstawa się ginie przez śmierć kokpitu. Kurde. O, to jest trochę bida. Dobra, ready? Czekaj, tylko się jeszcze ukryję. Czekaj, nie widzimy się. No ja ciebie nie. Ja ciebie też nie. Dobra. Mów kiedy, żeś jest ready. No dobra, to... no. O Boże! Dobra. Co jest? No kokpit tylko wyrywał, kurde. Headshot od razu. No, headshot od razu. Kurde, jakiś syf. No to jest trochę syf z tym kokpitem, no. Tak jest, chyba, to jest też no... realistyczne akurat, kurde. Znaczy tak, tylko że no... Tej ostatniej robimy pojedynek na wiertarki. Ja sobie ten model zapiszę, bo jest już dobrym, to jest już coś konkretnego. No myślę jakby zamaskować te kokpity w ogóle. I jak grać z widoku TPP. Przez to... TPP jest trochę lipa, nie? To byłaby kolejna zasada. No ale cóż, zawsze coś. To by urozmaiciło rozgrywkę. Na razie jest niestety, wiesz, widzisz, tak jest. Coś taczy z wiertarką, a to się szybciej. No, no nie. Jak będziesz gotów, to powiedz. To jest mój ostateczny pojazd z zasad, które mówią, że... Żadnych, że nie mogą być kospity zasłonięte i tak dalej, że TPP jest dobry. To wywalamy. To leci tym razem na moje miejsce parkingowe. To jest to... Zasady dwa karabiny i tak dalej, i tak dalej. No dobra. To ty już jesteś, tak? Jest. Czekaj, tylko sobie... Okej, okay, zaparkowałem. To jest strasznie to jest płynne, to wysiadanie, wsiadanie i tak dalej. Nie wiem, ja bym za tym, żeby następne, albo się pojedynkujemy... Czekaj, zapisuję sobie cały serwer. Czekaj, bo rozwaliłem sobie jedno działko. Błąd, jeden zapis świata. Brak pamięci, to problem jest zapisywania pliku. Dlaczego? Co to takie problemy? Nie. Co? Nie, dobra. Wiem, czemu się nie chciał... Zapisywałem grę w momencie, kiedy coś rozwalałeś. Aha. Nie wyskoczył błąd, ale to spoko, logiczne. Dobra, jedziemy. Czekaj, czy ty, ja cię widzę? Nie widzę cię. Dobra. Możemy. Where are you? Co? Where are you? Ty jakoś tak nic nie kampisz. Czekaj, bo chyba rozumiem... Nie, dobra, jest okej. Okay. To jest, kurde, zabawa w wyszukiwanie się przede wszystkim. I see you! Ah, kurde, teraz jak? Nie, przebiłeś mi się od tyłu w kokpit. Ale się, kurde, kampił. Kto tu kampił, ten kampił. Kurde. Boże, ty masz z tyłu te żyroskopy, tak? W sumie to jest... Nie, z tyłu mam... energię. W sumie jak mi się dorwać od tyłu...
Ekranowałeś sobie silniki tym. Aha. Możliwe. Aha. Dobra, zróbmy ten, zróbmy te kosmiczne kosiarki. Ale jak ty chcesz się na kosmiczne kosiarki bić? Nie bijemy rozumiem. Się na tym, będziemy, to będzie walka wręcz, rozumiesz? Będzie ciekawsza. Walka wręcz, Boże. Tak. Walka wręcz. Wiesz, o co mi chodzi. Ja wiem, o co ci chodzi, to jest głupie. To no, będzie, mam, nie, to będzie pomysł, dobre. Dobra. Właśnie to będzie mam dobre. Mam pomysł, ale okej. Okay. Moim zdaniem to jest przyszłość. To już musi co, być póki te zasady są takie, a nie inne. Walka wręcz, to ja tutaj jest... To jest taki głupi pomysł. Nie, dlaczego dyskredytujesz moje pomysły? Moim zdaniem jest super pomysł. Jest tak głupi. O, to będzie najlepszy bajer. Cześć, mam pomysł. To będą, raz, że statki będą ładne przez to. No, czy takie ładne, to bym spekulował. Ja będę się starał. Być. Ja zbuduję klocka, znając życie, więc... Bez różnicy. Okej. Okay. Ja zrobię, nie wiem, zobacz, nie wiem co ja zrobię, nie chcę tutaj znowu jakoś udawać, że to będzie śliczne, ale to będzie ciekawe. No co to na pewno. Okej. Okay. Nie ma tutaj zasad co do limitu wierteł, coś takiego. Nie. Więc luz. No czemu nie robić, żeby to było jakoś mega wielkie, nie? Jak chcesz, to zrób mega wielkie, nie? Dobre pytanie. Zobaczymy, będziemy to balansować powoli. Moim zdaniem nie ma co na razie wciskać, nie ma co tego ograniczać. Wyjdzie podczas jakichś tam pierwszych potyczek. Okej, okay, teraz tak. Co tu jest istotne? Łapy trzeba wykorzystać. Do różnych celów. Na stówę u mnie wszystko będzie oparte. Ja mam kurde trochę lagi małe. Lagi? No. Czy to jest na stówę wina teraz serwera? Nie wiem, jak dokładnie to ten. No w sumie restarty będą zdryły, tam cały czas te odłamki lecą w kosmos. Narobiliśmy syfu. To potem zrobimy restart. Dobra, jakby tylko jak wiesz, jak masz problem jakiś z tym, to mów. I tyle, o to mi chodzi. Żebyś tu ci nie miałeś jakiegoś dyskomfortu. Wiesz, gość w dom, Bóg w dom i takie te rzeczy. Cześć. Okej, okay, to teraz nie musi być szybkie, ale dużo ważnego jest, żeby to szybko odskakiwało, kiedy na przykład coś będzie tu chciało... spuścić temu łomot. Czyli jest łomot, uciekamy. Okej, okay, mam podstawowe założenia mojego modelu, Moskit. No mi podobnie. Są ciekawe, powiem ci tyle. Czyli szybki doskok, szybki odskok. Zobaczymy, co z tego wyniknie w praktyce. Ale gdzie mam przód? Gdzie mam przód? O Boże. Z jakiej w ogóle tam wsiądę, Jezu. Aha, dobra, tu mam przód. To jest to. Jeszcze tylko kwestie bocznych cudów. I ciekawe, co tu wyjdzie niezbalansowanego. Okej, okay, tymczasowe gyroskopy. Właśnie, a gyroskopy to sobie mam. Dobra. O, Boże, to był błąd. Słyszysz coś? Nie. Okej. Okay.
Ja lecę na moją deskę robić sobie dodatkowe miejsce. Dobrze. Ja jeszcze nie skończyłem. Tych odłamków tu jest całkiem duża ilość. Powstaje kolejny piękny pojazd. U mnie nie powiedziałbym. Sobie go tu jeszcze będę oczywiście dopieszczał, ale jest w porządku. Jeszcze potrzebuję tak, jakiegoś modułu lądującego. Co by to mogło sobie łagodnie przysiąść. Od razu tak, żeby to było ładne, czyli to tu będzie takie coś. Okej, okay, tu będzie wchodziło w to, tu będzie wchodziło, tu będzie odchodziło i nóżki. Czyli nóżki, niestety potrzebowało się jeszcze jedną wartość. I tak jest. Dobra. Jak tam, Moskit? Halo, jesteś? Sekunda. Okej, bałem się, coś się rozłączyło, coś takiego. Nie. Że pięknym jak było, dziękuję. Idealna stacja górnicza, stacja robocza. Tak, jak widzę, po kolejne pierwsze podstawowe tutaj problemy. Czyli znowu niezabezpieczony kokpicik, co do tego nie można dopuścić. A nóż ktoś mnie dziabnie, chociaż to nie powinno być problemem. Co tam się dzieje? Jest jakieś stękania? Masz jakieś problemy? Pewnie. Nie, zastanawiam się, czy to będzie działać. No ja też. Czy działać? Znaczy, jak rozumiem, podstawowe funkcje sprawdzać, tak? Że tak. Żyje sam swoim życiem, tak? Tylko pewnie masz problemy. Ciekawy efekt. Mam wrażenie, że moje się rusza. Albo to ja mam. Tak, rusza się. Dlaczego się rusza, skoro ma wszystko? Stabilizatory, silniki, TD. Góra, dół, lewa, prawa. A mimo wszystko się rusza. Nie, miał złudzenie optyczne. Okej, okay, sorry. Mózg mnie tutaj troluje. Może nie mogę dostać się do... Obudowałeś znowu jak szalony, co? Nie, skończę znowu. To jest problem... Ja pomyślałem w sumie, że może lepiej tutaj będzie kilka innych rozwiązań zrobić. Na przykład jednak... Znowu się przekonasz, ty w praktyce. Natomiast... Boże, dostałem się, wydostałem, Jesus. Jak tam? Już jestem gotowy, tylko próbuję wsiąść do pojazdu. Spoko, spoko. Boję się powiedzieć, co ty skonstruowałeś. Tak jak zawsze. Ja coś głupiego skonstruowałem. Czy też jak zawsze. Jest to chociaż ładne, jakoś się postarałeś. To ludzie zobaczą, trzeba się starać. No. Jakiś tam podstawowy szacunek dla widza. O Boże, jest piękne. Wierciołki. Tak, jest cudowne. Jest cudowne. Tak, to żyje, to żyje. O Boże. Dobra. Podaj, gdzie jest przód? A, dobra. Widzę, że jakieś tam podstawowe designy. Gdzie jest przód? Dobra, gdzie jesteś? Ja jestem przy desce tej. No, tutaj jest po staremu. Parkuję go na razie sobie. Żebym mógł go sklonować. Boże, nie. Okej, okay, czyli chcesz sprawdzić ewidentnie, jakie są exploity, tak? Tak.
O Boże. No chodź tu, no pokaż, gdzie ty jesteś. No czekaj, to jest takie jakoś specjalnie sterowne. O Boże, to. Nie, nie uderz mi tu w mojego tylko, proszę cię. Ja nie wiem, jak tym zaparkować w sumie. Dobra, jak rozumiem, nie widzisz nic ze środka, tak? No jest. Jak ty tam wchodzisz? Ale, Moskit, sprawdzałeś, czy wszystkie się kręcą? Bo ostatnio było ograniczenie tak, do 30 chyba. To? Wszystkie. Wszystkie? Czyli poprawili to. Ostatnio był jakiś limit. No wszystkie, wszystkie. Znaczy, więc to teraz poprawili, że to zależy od ilości, ilości elektro... ele... Aha, prądu. Tak, prąd. Jak zaparkujesz, to porysujesz stację. Dlatego nie parkuję. O Boże. Tak, kosmiczny jeż. Dobra, ja skopiowałem sobie swoje piękności. Kurczę, jak ja tu siądę znowu? Nie patrz się. Mam wrażenie, że będę walczył. Bardzo intymna scena. Czuję się trochę już, nie wiem, jak frajer. Na stówę mogę ci uciekać, ale... Dobra, dowrócę sobie światło, chociaż tyle nie mam zabawy z tego sobie. O Boże. Boże święty. No to chodź. No tak, spoko, no o to chodziło, żeby sprawdzić, czy jakieś bezsensy w tej grze. Okej. Okay. Mógłbym trochę przegiąć to. Okej, okay, zasejwowane wszystko, tak? Że kosmiczny jeż, on cię zmieli, on cię zmieli. Dobrze, skitek. To też sejwne? No to, no to nic, no jakoś jesteś gotowy, to wiesz, widzimy się w danym miejscu. Lecę! Uwaga. Boże. Uwaga, lecę. O Boże. Widać, że leci. O Boże. Okej, okay, jak rozumiem, twoim słabym punktem jest to, że to nie jest mało zwrotne, tak? To w ogóle nie jest zwrotne. Tylko... O Boże. Jaki palet. O Boże. O, Boże. O, mogę się dobrać, czy jednak jest jakiś tutaj... Dobieram... Okay, czemu ty się nie kręcisz, Moskit? Jak się nie kręcę? Czemu nie kręcisz tymi wirtłami? Kręcę! To ty nie kręcisz, jest... Znaczy nie działa, nie widać. Okej. Okay. Ja się do ciebie dobieram na szczęście, tej twojej kostki. Chodź tu! Moja rączka jest dłuższa niż te twoje... Ej, Moskitu! Kuźwa, ej, to się to tak jak tak się bawię. Nie masz lagu żadnego. No, małe. Dobra, ja tak mogę chyba powoli, ale walczmy. Jest ciekawiej na stówę niż zazwyczaj. Bo... O, chodź tu, chodź tu. Ja tu mam, nie wiem, że... Moment. A to psisić dopiero, moment. Aj. Cię zmieniłem. Tak, ty jeszcze żyjesz? Żyję, tylko... Walnąłem się w reaktor. A się widziałem. Ja myślałem, że całkowicie zmieliłem. Czekaj, chodź ci pomogę. Chodź ci pomogę. Kręcę się. Staram się cię zatrzymać. Nie możesz mnie nawet dogonić, widzę, tak? No właśnie próbuję. To nie jest takie proste, jak się wydaje. Czyli już są lagi. O Boże. Tak, spin me round. Ja zobaczę to z zewnątrz, goń to. No bier, Moskit. No bierę, no, staram się. Kurde, trochę nie wypaliło, bo to się już dobierałem do ciebie. I to było do ogarnięcia. Czy prawdę powiedziawszy, ja wygrałem tym, że starałem się w różne kierunki kręcić i to pomogło. Będziemy jakoś wtedy ogarnąć, w którą stronę się poruszam, nie? No dobij go. No staram się. Coś się zwiesiło. I to ostatnio. Dobra, drwa. Chyba cię zmiotłem. Nie no Boże, ty jeszcze żyjesz? Tak. To nie bo tu jest widzę. Dobra, to mamy kolejny problem. Jest bug spowodowany tym, że gra nie wie. To są te ruchome elementy. Czekaj, a ja teraz jak wysiadłeś, sprawdzimy jak jest teraz. Dążyć spowodowane tym, że ty jesteś w statku, a jak wiesz, to się trochę buguje. Tak. Jak zacznę się ruszać, te statki względem siebie. Będę musieli to. Ty teraz lecisz w tym swoim bydlaku? Tak. Okej.
tym sobie bydlaku. Dziękuję. Obraziłeś. Boże, coś się... Jest... Tak, są jaja. Kurde, czyli tu wychodzimy... Coś się z nim dzieje w ogóle. Nie, no są problemy naturyściowe niestety. Kurde, szkoda. No pierwsza wersja, no. No to zróbmy teraz coś, co nie ma prawa się zbudować. Czyli statki taranujące się. No to już się nie ma prawa zbagować. Nie ma to się jest ukryć. Dobry pomysł w ogóle. Tak jak można się bić jak rycerze na kopie. Bo tak na tym samym polegało, żeby trafić w kokpit. Czajesz bazę? No. To jest dobry, fajny pomysł. To jest coś, co może tutaj wypalić w tej wersji. Jezu, jak te projekty wyglądają. O Boże. Jest ten świat po prostu. Tylko się poustawiać. Co tu się dzieje? O matko. Wiecie, co w ogóle te czerwone olbrzymy to ze sobą. O Boże. Taki ładny kosmiczne cmentarzysko, realistyczne. To mi się bardzo podoba. Bardzo. Po prostu mega. Czekaj, no to ja sobie czyli trenujące się, tak? Ja sobie zrobię tutaj drobny restart. Chyba ja też sobie zrobię, bo trochę... No wiesz co, ja bym w ogóle wszedł i wyszedł do gry. Co? Ja bym w ogóle wszedł i wyszedł do gry. Ja tak samo. Dobra, to widzimy się na tym streamie zresztą za 5 minut. O, my sobie dopracujemy ten. No, dokładnie. Będą pojedynki na lance, kopie i tak dalej w kosmosie. Ciach.